Siema gościu, witam cię serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Jedno kliknięcie pomagasz rozwijać cały kanał, więc dzięki serdeczne. Na początek, zanim przejdziemy do konkretów, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Ponad 81 tysięcy użytkowników. Warto sobie rzucić okiem, bo tam naprawdę codziennie sporo typów i kuponów. Link jest w opisie pod tym filmem. No i oczywiście robimy standardowy układ filmu. Promka, konkurs, typy. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetClicku, a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego Obstawiam 50, tak jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszą jaki kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 5 dykas, można wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest wasze. Nieważne, czy wygraliście 500 zł, czy 8 tysięcy, możecie wypłacić. Nie musicie grać dalej. O to w tej promocji chodzi, że nie trzeba tym obracać. Świetna opcja dla nowych graczy. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja 2 minuty i można działać. Lecimy z konkursem. Jak zawsze jest 5 dych do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu dopowiecie dokładne wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Śląskiem a Lechią. Dopisujecie swój login gracza z BetClicka. Typujemy do 20. Komentarze edytowane, dodane po tego bez loginu gracza na beckich nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Na dzisiaj 3 kupony, oczywiście 3 kupony pod rywalizację tutaj chłopaków, którzy walczą w tym miesiącu o jak najlepszy rezultat. I zaczynamy od kuponu Błażeja, mamy Trebla. Trebla ze stówki 356 zł, czyli fajny kurs ogólny, bo to jest 4,05. Bazyla z remisem i under 4,5 goli po kursie 1,55. Bazyla w tym sezonie wygląda naprawdę dobrze. Dobrze zaczęli rozgrywki ligowe, dobrze grają w europejskich pucharach, w tych kwalifikacjach cały czas. Więc tutaj po prostu Błażej zakłada, że wyjdą spokojnie. Zaraz jest oczywiście rewanż, wygrali pierwszy mecz 2-1 w europejskich pucharach, zaraz grają u siebie. Zdaniem Błażeja troszkę się tutaj pooszczędzają i nie będzie wielkiej strzelaniny, ale też twierdzi, że tego meczu nie przegrają. Dalej zwycięstwo Lille, które no tutaj nabuzowane po tym meczu z PSG, powinni sobie z Metz poradzić, mimo tego, że mecz na wyjeździe. I dorzuca jeszcze Błażej jednego gola Haugesund w meczu z Molde, dlatego że Molde ma zaraz ciężki rewanż w europejskich pucharach. To wszystko o to się rozbija. Pierwszy mecz 3-3, więc tutaj też Błażej zakłada, że troszkę będą się oszczędzać i że Haugesund tutaj minimum jednego gola zdoła strzelić. Dalej mamy kupon od Daniela. Wisła Kraków z remisem i poniżej 3,5 goli. I też podobna sytuacja. Raków zaraz mecz wyjazdowy w Rosji. Pierwszy mecz u siebie jest 0-0 i ciężki rewanż na pewno ich czeka, więc tutaj po prostu Daniel zakłada, że Wisła to wykorzysta, a kurs na coś takiego moim zdaniem fajny, że Wisła nie przegra i maksymalnie 3 gole w meczu, 1,90. Warto się zastanowić, do tego zwycięstwa Anderlechtu, który poradził sobie pięknie w swoim meczu kwalifikacyjnym do europejskich pucharów. 3-0 zwycięstwo. Zaraz spotkanie rewanżowe u siebie. Teraz mecz u siebie z Beniaminkiem, gdzie też powinni sobie poradzić i w tym sezonie ligowym zacząć zbierać punkty. Tutaj 236 zł i jest jeszcze kupon od Wiktora, tutaj podobnie z tą Wisłą. Typ na to, że Wisła po prostu tego meczu nie przegra po kursie 1,47 i do tego remis lub Lechia Gdańsk, czyli też, że po prostu Lechia nie przegra mecz ze Śląskiem. Śląsk podobnie jak Raków grał swój mecz w kwalifikacjach do europejskich pucharów, zaraz ma rewanż. Wygrali z HPL-em Berszewa 2-1 na własnym boisku, więc tutaj też może minimalnie Magiera będzie oszczędzał swoich zawodników i to stara się tutaj Wiktor korzystać. 217 zł, więc mamy na dzisiaj ile tam? 7 typów. No myślę, że można coś sobie wybrać. Słuchajcie, pamiętajcie, że są propozycje innych graczy, żeby do nikogo nie było pretensji, jeżeli coś się zesra. No bo i po co? Po co te pretensje? To jest niepotrzebne. Trzeba się tym bawić i takie trzeba mieć po prostu podejście. Jeżeli nie chcecie grać, olewacie. Jeżeli typy wam się nie podobają, olewacie, nie grajcie i wszystko. Wszyscy będą zadowoleni. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie i zapewne słyszymy się albo jutro, albo we wtorek, w każdym razie niebawem. Dobrego dnia, nara!